Grzywna jako narzędzie do mobilizacji walki o środowisko. Radzimy uważnie zapoznać się z nowymi przepisami. Kara może wynieść nawet 5000 zł. Grzywna za nieodpowiednie segregowanie odpadów może dotknąć każdego mieszkańca. Nowe przepisy mają być kolejnym krokiem w dbaniu o klimat i środowisko, dlatego powinny być surowo przestrzegane. Urzędnicy będą bacznie obserwowali, czy stosujemy się do nowych wymogów. Tych, którzy nie zastosują się tych przepisów, może dotknąć kara o wysokości nawet 5000 zł. Zmiany klimatyczne są coraz bardziej widoczne. Stąd rosnące zainteresowanie wokół tematów związanych z kondycją naszej planety. Wprowadzanie nowych przepisów ma przyczynić się do większej świadomości mieszkańców i pomóc im zadbać o środowisko. Osobom, które pozostaną obojętne na postępującą degradację natury, grożą już nie tylko moralne, ale i finansowe konsekwencje. Grzywna grozi zwłaszcza tym, którzy w lekkomyślny sposób pozbywają się z CE, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Grzywna ma mobilizować nas do dbania o środowisko gromadzące się i nieodpowiednio segregowane odpady, które produkujemy każdego dnia, stanowią coraz większe zagrożenie dla naszej planety. Nie tylko okryty już złą sławą plastik jest wrogiem środowiska. Po alarmowaniu o świadomym ograniczaniu zużycia wody oraz stopniowym rezygnowaniu z jednorazowych reklamówek, pora zwrócić uwagę na zużyty sprzęt elektroniczny. Wraz z rozwojem i szerzącą się cyfryzacją, otacza nas coraz więcej elektroniki. Grzywna za wyrzucenie odkurzacza dzięki nowym przepisom, zalegające przy śmietnikach stare odkurzacze, monitory czy mikrofalówki staną się coraz rzadszym widokiem. Grzywna ma przypomnieć mieszkańcom, że na każdym spoczywa obowiązek dbania o środowisko, co wiąże się z inne z odpowiednim gospodarowaniem odpadów typu CE. O tym, gdzie należy dostarczać zużyty sprzęt elektroniczny, dowiemy się dzięki infolinii lub, jeśli mieszkamy w mniejszym mieście, w urzędzie. Dzisiaj grzeje, 1. Rozliczenie z małżonkiem wcale nie takie proste. Łatwo możesz być oskarżony o fałszywe zeznania 2. Najpierw pobicie, teraz tragiczna śmierć. Gwiazda Disco Polo straciła dziecko, przeżyła piekło przed laty. Dlaczego to takie ważne? W skład CE wchodzi mnóstwo substancji oraz związków, które są wysoce szkodliwe dla środowiska. Nie wspominając już o tym, że większość z nich opakowana jest plastikiem. Dlatego te odpady powinny trafiać do miejsc, w których ich szkodliwość zostanie odpowiednio zmniejszona. Warto o tym pamiętać, ponieważ grzywna może wynieść nawet 5000 zł. Najlepsze newsy dnia, źródło, Biznes Info. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.